Siemanko, dzisiaj krótki film z hodowli. Były zapytania odnośnie wymiarów komór przy tej nowej klatce. Dzisiaj sobie na nie odpowiemy i przy okazji zmierzę Wam te stare. Zacznijmy od głębokości. Głębokość tutaj mamy 70, no z 6,5, bo 2,5 deska dochodzi. I cała klatka ma 80 szerokości. Teraz tak, gdzie mogę odejść. Na szerokość mamy 100 cm, jak widać, i są wszystkie 8 komór tak samo. Klatka jest robiona 80 cm szerokości, dlatego żeby było ją po prostu łatwo wynieść stąd. Przez te oto drzwi, wiadomo, góra, żeby wyjąć, trzeba zdjąć deski dookoła drzwi i po prostu podnosimy i zdejmujemy. Dobra. Przechodząc dalej. Tutaj mamy 79. No, też tak było raz oko robione, żeby wyszło to 80. Ta pierwsza klatka ogólnie wyszła troszkę gorzej, wiadomo jak to pierwsze. Mamy 80 szerokości, czyli można powiedzieć, tutaj mamy 80 na 80, 3 komory. Przechodząc dalej, bo tu już nam się różnią te komory. Jest 64. I ta ma tak samo, więc już nie będę mierzył. Już mierzyłem, bo to jest trzecie podejście do filmu. Ponieważ szwankuje już pamięć, brakuje i wyrzucało film. Tutaj mamy, czy się chyba zagięło, nie tak? A dobra, 60, no kurczę, wy to nie widzicie tego, ale no jest 69 takie, czyli tu można powiedzieć, że jest 70. A jeszcze w sumie wysokość Wam mogę zmierzyć. Też się może minimalnie różnić, ale no tu zrobiłem tak po 60, żeby były wysokie. A w tej klatce, dobrze pamiętam, nie, liczenia nie zawiodę, to mamy to tak, 50. To wiadomo, będzie trochę wyżej, ale no to jest o. Minimalnie, bo to jest z racji, że tam po prostu musiał być jakiś luz, że jak żeby po prostu włożyć tą klatkę jedną na drugą, ona i tak tam weszła, można powiedzieć, że prawie na styk. No w pewnym momencie to tam było, nie, centymetr do 2,5 zapasu. Dobra, to na tyle. Jak zapraszam na poprzednie filmy. Trzymajcie się, cześć.